No widziałem, że próba BMW E39 528 i Wam się bardzo podobała, więc dziś coś w podobnym klimacie. Też starsza BMW, ale mniejsza i troszkę szybsza. Przed Wami naprawdę bardzo ładne BMW E36 330 i Touring. No trójeczka w M pakiecie z takim silnikiem w tej konfiguracji, po prostu wiem, że Wam się ona podoba. Samochód ten wyprodukowany został w 2001 roku, ma napęd na tył oraz automatyczną pięciobiegową skrzynię biegów. Bodajże ZF5 HP19. Ale skrzynia biegów i napęd swoją drogą, co my tutaj mamy pod maską? Najmocniejszy silnik, jaki spotkamy w BMW E46 Touring. No jakbyśmy chcieli mocniejszego Touringa, to musimy się rozglądać za Alpiną bądź też Hardge. 3-litrowa, 6-cylindrowa benzyna, która generuje 231 koni mechanicznych oraz 300 Nm. Ta maszyna waży 1610 kg. W tej wersji nadwoziowej z tylnym napędem, automatyczną skrzynią, no i rzecz jasna tym silnikiem, jeśli chodzi o osiągi, pierwsza setka 7,2 sekundy. A prędkość maksymalna? No 242 km na godzinę podobno, tak deklaruje producent. No ten samochód ma już 21 lat na karku, około 330 tysięcy km przebiegu. No na dzisiejszej wycieczce za granicę zobaczymy, jak Bawareczka sobie poradzi. Okej, to startujemy, więc czas odpalić silnik. Ole, tutaj BMW sobie burczy, ale ślicznie chodzi, naprawdę płynnie, mięciutko. No, ten dźwięk to jest to. Właściciel udostępnił mi ten samochód na próbę autostradową oraz też będzie próba ekodrivingowa. Nawet powiem Wam, jest tutaj instalacja gazowa zamontowana, ale pod maską jej w sumie w ogóle nie widać. No dzisiaj będziemy jechać na benzynce mimo wszystko. Ale próba autostradowa swoją drogą, pan Paweł, użytkownik tego BMW, no i właściciel, jeździ nią sobie nawet też na track day, na tor, ostatnio był nawet w Poznaniu, no i tutaj w zachodniopomorskim. Nawet teraz, 28 maja w Broczynie, będzie taki track day organizowany na zamkniętym lotnisku. No jeśli jesteście ze Szczecina bądź też okolic i chcielibyście sobie poćwiczyć technikę jazdy, no to możecie sobie śledzić grupę Track Day Zachodniopomorskie. Linki daję Wam w opisie filmu. No i tutaj myślę, że już mogę wrzucać sobie D. Włączymy sobie światełka. Jeszcze race boxik. Niech nam się tutaj odpali. Zmierzymy sobie ten samochód 100-200. I myślę, że możemy ruszać. Oj, i tutaj trzeba przyznać, BMW naprawdę rwie się do jazdy. Skrzynia biegów automat, pięciobiegowy, ale jakoś tutaj już nawet od zera ten wóz jest bardzo czuły i tak wciągnie, po prostu wyrywa do przodu. O, tutaj służba celno-skarbowa. Puścimy. A puścimy, a co? Każdy niech robi próby autostradowe. No, tutaj ciężarówka troszeczkę nieładnie się zatrzymała. No, ale tutaj jest problem dla większych pojazdów z parkowaniem. No i dobra, służba celno-skarbowa przed nami. Oj, nie wiem, czy tam Astrum Turbo by nas tutaj mogli dogonić. No niestety tutaj sobie nie depniemy tak do dechy, ale trudno. Za chwilę będzie ograniczenie i tak do 80. W ogóle jestem pod wrażeniem, jak bardzo zadbany jest ten egzemplarz. W ogóle nic tutaj nie czuć jakiejś wibracji czy mrowienia na kierownicy. Samochód prowadzi się bardzo ładnie, bardzo pewnie. 329 912 km ma teraz aktualnie. No, tutaj kontrolę. A czarna BMW-czka. Klasyk już można powiedzieć, żaden przypał. Ok, resetuję raceboxa. To mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie i tutaj w stronę Berlina dzisiaj będziemy jechać z wiatrem. Bardzo ładna pogoda. Myślę, że ruch dzisiaj nie powinien być duży, o czym za chwilę pewnie się przekonamy. No co, ja sam miałem E46 w Touringu, ale 320D po chipie nawet była na początku. Według licznika poszła 240, no zobaczymy, jak będzie tutaj.
No to ciśniemy. Myślę, że do drugiego mostu dwie stóweczki będą. No auto bardzo ładnie, bardzo zdrowo się tu odpycha. No było troszeczkę z górki, to wiadomo, do drugiego mostu. Ale 20 sekund, 100-200, no było jak na razie 210 km na godzinę według GPS-u. Także tutaj ładnie powinniśmy dzisiaj pojechać. Naprawdę ładnie. Dobra, tutaj na razie w stylu luźnego Ryszarda pojedziemy. Dość długa skrzynia. Tak powoli sobie teraz przyspieszam, bez żadnego kickdowna. Ja coś czuję, że tutaj dzisiaj możemy zamknąć licznik. Fajnie się nią jedzie z tym 3-litrowym silnikiem. Ja pierniczę. Bo w ogóle już 230 km na godzinę według prędkościomierza. Dobra, tutaj odpuszczam, bo wyprzedzanie. Okej, trochę poprawiłem jasność na kamerce, na wnętrze. No 200 można byłoby tutaj sobie zapiąć tempomat. No, ale taka trójeczka z 3-litrową benzyną pod maską. Tu już naprawdę tutaj w ogóle my jedziemy na gazie, czy nie? Nie, wyłączona instalacja gazowa, okej. Tak, wolałem się upewnić. No i dobra. Ja podejrzewam, piąty bieg, wydaje mi się, jakby to był trochę nadbieg, ale ciągle tutaj przyspieszamy, no teraz akurat jest pod górę. Sprawiedliwie. Na godzinę. No jak na razie nie będziemy męczyć maszyny. Spróbujemy sobie na odcinku specjalnym. Tutaj zwolnię i zmierzymy sobie jeszcze raz 100-200. No tam ukształtowanie terenu było trochę takie średnie do takiego pomiaru. No i okej. Teraz będzie lekko pod górkę, a później będzie lekko z górki. No zobaczymy, tutaj powinno wyjść bardziej realnie. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. No 24-29. I powiem wam, tutaj było pod górkę 0,4% nawet. Czyli taki realny czas 23 sekundy. 23 sekundy dajmy na to. Odpuścimy. Kurczę, żeby nic się nie działo na odcinku specjalnym. No jest tutaj naprawdę potencjał w tym samochodzie. Ponad 240 pojechać. Oj, i to tak... I to tak ponad 240. No, akurat robi się już luźniejsza sytuacja na drodze. I cyk. Kolejny bieg. Niestety nie. Kurczę, pieczone. Akurat w takim miejscu, tak jakby to było jakieś ukartowane. Ale ona jeszcze by chciała tutaj normalnie. Ło, jeszcze z górki, to na luzie. My praktycznie na prostym wyciągnęliśmy 240 GPS-owe już.
zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Tutaj jakaś kontrola. Laguna ciągle czeka na swoją, na jakieś odpowiednie warunki, na próbę autostradową. Chciałem powiedzieć na swoją kolej, ale z tego miejsca no to już tutaj nie ma kolejki. Tylko na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, no to tak, no to trzeba się tam zapisywać, po prostu pilnować. Dobra, zrobimy sobie soundcheck. Tą szybę uchylimy. A i z prawej też. Prosiliście o to. No i dobra. No piękna sprawa. Co tutaj będę mówił? Się na tym rozwoził. Po prostu piękna sprawa. No. Sześciocylindrowy dźwięk BMW, Tesla S. Tesla to bardzo fajne samochody. Tutaj kontrola, policja. Ale spokojnie przecież. Przecież już przyspieszamy. Po co się tak denerwować, że ktoś tutaj będzie mulił? A, to będzie taka sprawna próba autostradowa. Patrzcie. 21 lat na karku BMW-ca. A jaka tutaj dzielna jest. No teraz będziemy jechać trochę pod wiatr. Trochę odpuściłem, bo tu pod górę. No i dobra. I tutaj już musimy, naprawdę musimy cisnąć. W ogóle piękne warunki, piękna pogoda. Już zielono, wiosna. Wskazówka obrotomierza też bardzo pięknie tutaj wskazuje nam, na jak wysokich obrotach nam silnik sobie śpiewa. No i tutaj czuć troszeczkę, że jest pod wiatr, ale spokojnie. No to ostatnie przełożenie takie jest ciekawe, że na 5000 obrotów jakby ta skrzynia była wyskalowana naprawdę chyba do 290 km na godzinę. Dobra. Prawy pas. O, tutaj powiew wiatru. Dobra. I odpuścimy, bo wyprzedzanie. Nawet widzę na horyzoncie, chyba coś tutaj dzieje się na autostradzie, ale nie jestem pewien. Kurczę, może prędkości obrotowe sobie sprawdzimy. O! 160 km na godzinę. 3382. 140. Tak szybciutko sprawdzimy. 2888. No i jeszcze 120. 120 to już tak 2500. 2490. No dobra, i myślę, że byłoby to na tyle. BMW poradziła sobie na próbie autostradowej bardzo dzielnie. Szacun dla tego samochodu, no i tego egzemplarza. No 239 km na godzinę. Wynik całkiem zacny. Jechało się bardzo pewnie. To ci bawareczka. E46, E39, E38. To naprawdę bardzo fajne samochody. To pozdrawiam i widzimy się w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.